Proszę Państwa, na tym wykładzie chciałbym Państwu pomóc przy przedzieraniu się przez pewien gąszcz. A mianowicie będzie to oczywiście gąszcz informacji o bioróżnorodności, na które możecie napotkać w internecie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że podobnie jak ja, często zdarza się Państwu szukać jakichś informacji o pewnych gatunkach. Szukacie ich Państwo, czy to poszukując zdjęć, czy to konkretnych nazw, a może interesują Was konkretne miejsca, gdzie jakieś gatunki występują. Oczywiście informacje te są w sieci bardzo, bardzo rozproszone, ale to, o czym większość z Państwa być może nie wie, to to, że bardzo często te informacje są ze sobą powiązane. Ponieważ na danym zdjęciu, którego Państwo szukają, jest jakiś okaz, który został być może na przykład pobrany i zdeponowany w jakimś muzeum. Ten okaz i to zdjęcie zostały pobrane i wykonane przez jakąś konkretną osobę, która być może nawet opisała ten gatunek w jakiejś tam publikacji, nazwała go, a być może nawet dokładnie na tym samym okazie wykonano badania molekularne i umieszczono go na jednym z takich drzew filogenetycznych, które Państwu pokazywałem. Jednak uświadomienie sobie tego, że te informacje w sieci istnieją, jest tak naprawdę bardzo trudne. Jest bardzo czasochłonne i na ogół prowadzi do gigantycznych frustracji. I to proszę sobie wyobrazić również przy pojedynczych poszukiwaniach, ale jest to szczególnie ważny problem dla naukowców, którzy zbierają informacje o tysiącach, setkach tysięcy gatunków. Jak w takim razie nie utknąć w tego typu gąszczu? No oczywiście prosta odpowiedź to próba uporządkowania. Wszystkie te informacje można sobie tak naprawdę uporządkować chociażby tymi poziomami bioróżnorodności, o których wspominałem na pierwszym wykładzie, prawda? Pewne informacje przynależą do poziomu genetycznego, pewne do poziomu gatunku, a pewne do poziomu ekosystemu. Wszystkie te informacje należy ze sobą połączyć, a do tego jeszcze opatrzyć dodatkową grupą, dodatkowym poziomem, tak zwanym poziomem metadanych, czyli informacji o tym, przez kogo i w jaki sposób te wszystkie dane zostały pozyskane. Należy to zrobić najlepiej mając jakąś podstawową jednostkę i taką podstawową jednostką jest ta najbardziej naturalna, prawda? Poziom gatunku. Wszystko to brzmi całkiem prosto i takie działania były, są i będą podejmowane zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez grupy badawcze czy całe organizacje, ale bardzo często niestety kończą się one fiaskiem, ponieważ wymagają mnóstwa czasu, mnóstwa pieniędzy. To sprawia, że część informacji biologicznej jest rzeczywiście jakoś tam uporządkowana, ale te uporządkowane klastry są i tak rozsypane po całym internecie. Przydałoby się w takim razie coś, system, baza danych, organizacja, która umożliwiłaby zebranie wszystkich tych informacji, a następnie udostępnienie ich innym. I tutaj, drodzy Państwo, na arenę wkracza bohater, główny bohater naszego wykładu, czyli globalna sieć informacji o różnorodności biologicznej, GBIF. Czym jest ta sieć? Czym jest ten zbawca, który umożliwi Państwu łatwe poruszanie się w gąszczu tych informacji? To jest, proszę Państwa, projekt i jednocześnie infrastruktura, która powstała w roku 2001 wskutek współpracy międzynarodowej. To rządy różnych państw członkowskich finansują tę organizację, ale jest ona od nich niezależna. Zbiera te dane i udostępnia w sposób obiektywny. Czym dysponuje? Wszystkie państwa członkowskie mają w swoich strukturach tak zwane węzły, które gromadzą informacje o bioróżnorodności z danego kraju czy regionu, a następnie uwspólniają je i udostępniają. Misją GBIF-u jest przede wszystkim, aby te informacje o bioróżnorodności były gromadzone, utrzymywane, aktualizowane, a następnie udostępniane kiedykolwiek, komukolwiek i gdziekolwiek. Brzmi to, mam nadzieję, całkiem fajnie. Kto ten GBIF fizycznie tworzy? Oczywiście jest tutaj rada zarządzająca, w której demokratycznie uczestniczą przedstawiciele wszystkich krajów, którzy decydują tak naprawdę o przyszłości i funkcjonowaniu GBIF-u. Następnie jest grupa uderzeniowa z sekretariatu, który mieści się w Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Ciało GBIF-u z kolei tworzą te wszystkie instytucje, które dostarczają dane, które zbierają te dane, a następnie ich dostarczają do wspólnej sieci. Są to różnego rodzaju instytucje naukowe, w tym uczelnie oraz
różnego rodzaju kolekcje przyrodnicze, muzea, herbaria, również biblioteki gromadzące literaturę przyrodniczą, a poza tym również różnego rodzaju organizacje pozarządowe. W tym momencie takich instytucji, które publikują dane, jest ponad 1800, ale proszę Państwa, trzon tak naprawdę GBIF-u tworzą ludzie i to jest naprawdę fantastyczna społeczność zarówno profesjonalistów, naukowców, jak i różnego rodzaju zapaleńców, których łączy po prostu pasja w stronę informacji o różnorodności biologicznej i których łączy tak naprawdę wspólna misja, aby tę informację dzielić i udostępniać każdemu. Jeśli spojrzymy na strukturę tutaj tych krajów członkowskich, to w tym momencie mamy niecałe 40 krajów, których rządy rzeczywiście wpłacają składki na funkcjonowanie GBIF-u oraz nieco ponad 20 krajów, które jeszcze członkami nie są, ale aktywnie uczestniczą w życiu GBIF-u. No i tutaj oczywiście musimy wspomnieć, że Polska również w GBIF-ie się znajduje i tak naprawdę od samego początku. A co najważniejsze, to członkostwo Polski w GBIF-ie jest ściśle związane z naszym Wydziałem Biologii tutaj Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ to dr Piotr Tykarski wraz z profesorami Michałem Kozakiewiczem i Piotrem Zielenkiewiczem brali udział w tworzeniu krajowego węzła, który miał zbierać informacje o bioróżnorodności, tak zwanego KSIB-u, czyli Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności. I ta sieć aktywnie również uczestniczyła przy powstawaniu GBIF-u i stała się krajowym węzłem. To tutaj właśnie przy Wydziale Biologii mamy tę krajową delegaturę, ten krajowy węzeł GBIF-u. Proszę Państwa, jeśli spojrzeć jeszcze raz na tę mapę krajów członkowskich, no to mogą Państwo odnieść wrażenie, że te dane, które GBIF gromadzi, wcale nie wyglądają tak fantastycznie, prawda? Pewnie mniej niż połowa krajów na świecie deponuje tam dane. W związku z tym, jaka jest wartość? Tak naprawdę informacje pochodzą niemal z całego świata, ponieważ różne instytucje stowarzyszone i współpracujące z GBIF-em są również obecne w krajach, które jak na razie żadnego wspólnego mianownika z GBIF-em nie mają. No i GBIF oczywiście aktywnie próbuje tę sytuację zmienić tak, aby ta informacja biologiczna była gromadzona z całego świata i udostępniona całemu światu. Jak to wygląda z punktu widzenia takiego technicznego? Ta gigantyczna baza danych musi mieć jakiś wspólny mianownik, jakąś podstawową jednostkę. I taką jednostką nie jest gatunek, ale obserwacja. Prawda? Obserwacja, rekord, wystąpienie, notowanie czy okaz. To jest coś, co fizycznie gdzieś tam istnieje lub istniało i czemu można przypisać całą masę tych pozostałych informacji z innych poziomów organizacji. Teraz te wszystkie informacje są zbierane w poszczególnych węzłach według określonej, uporządkowanej struktury. Muszą być uporządkowane, żeby to wszystko potem mogło być sprawnie przerabiane i analizowane. No i teraz taki użytkownik, który będzie chciał dowiedzieć się wszystkiego o, nie wiem, kameleonie jemeńskim, prawda? Wysyła zapytanie przez portal GBIF, natomiast usługi sieciowe GBIF umożliwiają pozyskiwanie wszystkich informacji z tych wszystkich zrzeszonych baz, przerabianie tego i odsyłanie użytkownikowi. Co więcej, już na stronie tak naprawdę wykonują jakieś podstawowe, całkiem atrakcyjne analizy i wizualizacje tych danych. Natomiast użytkownik może sobie oczywiście taki zbiór pobrać i zrobić z nim, co mu się tylko podoba. Jest to naprawdę fantastyczny system i fantastyczne źródło informacji. No ale przejdźmy, drodzy Państwo, do konkretów. Co tam właściwie można znaleźć, jeśli wejdą Państwo na stronę GBIF-u, na ten portal? Przede wszystkim gigantyczną liczbę obserwacji. Proszę spojrzeć, prawie 2 miliardy obserwacji dotyczących różnych organizmów na Ziemi. Najbardziej spektakularnym przejawem tego, co GBIF oferuje, jest właśnie tutaj mapka obserwacji. Tę mapkę widzieli już Państwo na moim pierwszym wykładzie, gdzie odrobinę jej nadużyłem, bo tak naprawdę mapka ta wcale nie pokazuje rozprzestrzenienia czy natężenia bioróżnorodności, ale pokazuje natężenie wysiłku w obserwacji. Każda kropka tutaj zamieszczona na tej mapce to pojedyncza obserwacja. Do tej mapki jeszcze trochę wrócimy później, aby uświadomić Państwu pewne ograniczenia z tym związane. Teraz, których informacji, czy raczej informacji
na temat których organizmów czy grup organizmów jest w GBIF-ie najwięcej. Tutaj widzą Państwo, że ta ilość informacji jest bardzo niezrównoważona. Tak naprawdę ponad 78% wszystkich informacji dotyczy zwierząt, a z nich, jak Państwo widzą, olbrzymia większość to informacje dotyczące ptaków. Poza tym trochę z tego to owady, a przede wszystkim motyle i około 20, mniej niż 20% z tego wszystkiego to dane dotyczące roślin. Widzą więc Państwo, że o ile wszystkie grupy organizmów żywych oraz tych cząstek biologicznych, czyli wirusów, są reprezentowane w bazie GBIF, to jednak pewne grupy mają więcej danych. Do tego jeszcze sobie wrócimy na końcu. Ale te w miarę suche informacje oraz fantastyczne mapki to oczywiście nie wszystko. W GBIF-ie mogą Państwo również znaleźć masę zdjęć, zarówno żywych okazów w terenie, jak i również okazów muzealnych czy okazów zielnikowych. To, co jest ważne, proszę Państwa, to to, że te zdjęcia są wiarygodne. W prawie 100% przypadków zdjęcie przedstawia rzeczywiście to, co twierdzi, że przedstawia, co jest oczywiście gigantyczną różnicą w porównaniu z jakimś prostym wyszukiwaniem, wyszukiwarką Google różnych obrazów. Druga ważna sprawa to to, że te zdjęcia są udostępnione na otwartej licencji, więc mogą je Państwo wykorzystywać w celach niekomercyjnych, oczywiście po zacytowaniu źródła. I tak naprawdę w tej kolekcji zdjęć mogą Państwo natrafić na niebywałe rarytasy, prawda? Od bardzo rzadkich różnych gatunków rajskich ptaków przez super rzadką i bardzo nieliczne występującego lamparta morskiego, przez żywe skamieniałości jak tuatara, fantastyczne, absolutnie pasożytnicze rośliny z rodzaju raflezja, produkujące jedne z największych kwiatów na Ziemi, czy wreszcie zdjęcia wręcz o wartości historycznej, przedstawiające obecnie wymarłe gatunki zwierząt, jak ta przewspaniała ropucha złocista, która, nawiasem mówiąc, została zdziesiątkowana przez bardzo tajemniczą grzybową chorobę. To wszystko na wyciągnięcie myszki, na dobrą sprawę. Ale to nie jest wciąż wszystko, co GBIF może Państwu zaoferować. Poza zdjęciami mamy tam również nagrania dźwiękowe i nagrania wideo, które często też są tak naprawdę nagraniami dźwiękowymi. I to jest bardzo cenne źródło danych, przede wszystkim dla ornitologów, dla ludzi zajmujących się płazami bezogoniastymi, czy dla ludzi zajmujących się szarańczakami, bo te grupy komunikują się ze sobą głosowo i te głosy są bardzo ważną cechą taksonomiczną. Wszystko to znów na wyciągnięcie myszki. Gdyby tego było mało, drodzy Państwo, to również bardziej już dla pasjonatów czy naukowców GBIF udostępnia szereg różnych narzędzi informatycznych tworzonych właśnie przez tę grupę, czy to profesjonalistów, czy zapaleńców. I są to najróżniejsze programy, czy to do porządkowania i zarządzania kolekcjami biologicznymi, czy są to programy do różnego rodzaju analiz statystycznych, analiz bioróżnorodności, czy analiz przestrzennych, czy wreszcie nawet programy do analiz bioinformatycznych albo jakieś skrypty, które umożliwiają łatwe i szybkie korzystanie z ogromnych zasobów GBIF-u. Jakby tego było mało, na poziomie portalu czy jako organizacja GBIF udostępnia jeszcze szereg różnych narzędzi. Dla osób zainteresowanych bardziej dostarczaniem danych oraz budowaniem baz danych informacji o bioróżnorodności, GBIF oferuje różnego rodzaju instrukcje, podręczniki, kursy online, jak również szkolenia osobowe, że tak powiem, choć te bardziej skierowane są rzeczywiście już dla bliskich współpracowników sieci. Ponadto GBIF obecnie oferuje szereg programów wspierających inicjatywy badawcze, choć są one sfokusowane rzeczywiście na konkretne kraje, takie, gdzie bioróżnorodność jest wysoka, chociażby różne kraje afrykańskie, azjatyckie czy Ameryki Środkowej, które jednocześnie dysponują dosyć słabą infrastrukturą badawczą. Są inicjatywy wspierające rozwój samego GBIF, a więc promujące szkolenia, czy nawet w pewnych przypadkach umożliwiające rozwój infrastruktury. Są konkursy dla młodych naukowców, którzy w twórczy sposób korzystają z danych, oraz takich, którzy dysponują wiedzą informatyczną i programistyczną i są w stanie proponować jakieś rozwiązania palących i częstych problemów, które występują w nauce, prawda, o bazach danych. No i wreszcie są to różnego rodzaju inicjatywy, które promują pozyskiwanie danych również z sektora prywatnego. Proszę sobie uświadomić chociażby, jak gigantyczna ilość danych o
otaczającej nas przyrodzie jest produkowana podczas wykonywania różnego rodzaju inwentaryzacji pod raporty o oddziaływaniu na środowisko. Te informacje w najlepszym wypadku i tak nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, a w najgorszym trafiają po prostu do szuflady. GBIF zauważa tutaj tę możliwość i próbuje wyjść temu naprzeciw. A ponadto, czego nie mają już Państwo tutaj na slajdzie, obecna sytuacja epidemiologiczna nauczyła nas również, że ważne byłoby na bieżąco śledzenie tak naprawdę rozprzestrzeniania i zmian w rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju patogenów. Tutaj GBIF podejmuje próbę współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, aby móc w łatwy sposób gromadzić i udostępniać te informacje, aby znów umożliwić, no właściwie w gruncie rzeczy, ratować ludzkie życie. Ale wszystko to brzmi trochę jak spot reklamowy i dobrze byłoby wiedzieć na dobrą sprawę, czy ktoś z tego tak naprawdę korzysta, ponieważ no, w pewien sposób podobnych inicjatyw możecie Państwo jednak znaleźć w internecie sporo. Otóż proszę wyłącznie przyjrzeć się tym statystykom ściągnięć informacji. 84 miliardy informacji miesięcznie. To oznacza, że codziennie ściągane jest zbiór danych wielkości całego GBIF-u. Są to statystyki stare, tak naprawdę zeszłoroczne. Te informacje, oczywiście te bazy danych są ściągane w celach naukowych i tutaj mogą Państwo zobaczyć, że publikacji wykorzystujących te dane jest całkiem sporo. Mogliby Państwo zapytać, po co nam, naukowcom GBIF, skoro to my tak na dobrą sprawę wykonujemy swoje badania i wgrywamy tam te informacje. My właściwie wszystko wiemy. No oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Tak gigantyczna ilość informacji, czy zgromadzenie tak gigantycznej ilości informacji obejmującej kilka kontynentów i obejmującej różne przedziały czasowe jest niemożliwe ani dla pojedynczego człowieka, ani dla grupy badawczej, ani dla jednostki, ani niemożliwe dla instytucji finansujących granty. To, co oferuje GBIF, jest tak naprawdę szansą na wykonywanie szeroko zakrojonych badań, nawet w takich trudnych czasach jak obecne, i umożliwia wyciąganie bardziej ogólnych wniosków, na przykład na tematy wpływu zmian klimatu, czy wpływu zmian, wielkoskalowych zmian w środowisku na rozprzestrzenianie różnych grup organizmów. W tym celu właśnie te dane są wykorzystywane i powstają z tego naprawdę cenne, interesujące publikacje. Po co więc taki GBIF komuś, kto naukowcem nie jest? Po pierwsze, drodzy Państwo, jest to źródło rzetelnej informacji. Nawet jeśli są tam jakieś wątpliwości co do identyfikacji niektórych organizmów, będą Państwo o nich wiedzieć, bo są one tam eksplicite podane, w przeciwieństwie do wolnego wyszukiwania w sieci. Po drugie, oczywiście te wszystkie informacje, które mogą się w jakiś sposób wiązać ze zdrowiem, również są, czy mogą być wykorzystywane przez rządy państw, a tak naprawdę informacje o bioróżnorodności są również wykorzystywane przez wszystkie właściwie światowe organizacje związane z ochroną przyrody, między innymi z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody, czy z programem środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te informacje są bardzo cenne i mogą służyć również decydentom w decyzjach tak naprawdę gospodarczych, które później no, tak naprawdę będą miały przełożenie na nasze życie. Tak więc na to pytanie, czy i w jaki sposób można z danych z GBIF korzystać, mam nadzieję, że Państwo znają już odpowiedź. Dane są otwarte i każdy może z nich korzystać. Proste sprawdzenie tego, gdzie występuje jakiś gatunek i jakie można oprócz tego znaleźć dla niego informacje, wymaga po prostu wejścia na stronę i wyklikania. Natomiast jeśli chcą Państwo pobrać zbiory danych do własnych analiz czy do jakichś badań, wystarczy założyć darmowe konto i można już spokojnie te zbiory danych pobierać. Tutaj pewnym być może utrudnieniem, ale mam nadzieję niewielkim, jest fakt, że jak na razie strona portalu działa jedynie w języku angielskim. Nie jest to jednak wcale większy problem. Mam również nadzieję, że u Państwa powstanie również pytanie, w jaki sposób Państwo właśnie mogliby pomagać GBIF-owi udostępniać swoje dane. No i tutaj odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana. Dane bezpośrednio do GBIF-u mogą udostępniać tylko instytucje naukowe albo organizacje. Tak więc mają Państwo do wyboru albo zostać naukowcem, albo tak naprawdę użyć dosyć atrakcyjnego wytrycha, który jednak ruszy Państwa sprzed komputera. Przedstawiam Państwu jeszcze jedną inicjatywę, a mianowicie sieć iNaturalist,
która obecnie utrzymywana jest tak naprawdę przez Kalifornijską Akademię Nauk oraz przez National Geographic Society. To jest sieć, która również na wzór niemalże GBIF-u zbiera informacje o bioróżnorodności z całego świata, ale szczególny nacisk kładzie tutaj na społeczność właśnie entuzjastów i pasjonatów, a niekoniecznie na społeczność naukowców. To jest explicite działalność w nurcie citizen science, a więc nauki obywatelskiej. Nie dość, że istnieje tam również portal, gdzie mogą Państwo przeglądać zdjęcia i ściągać informacje o obserwacjach, to ta organizacja wyprodukowała również darmową aplikację, którą mogą sobie Państwo z łatwością zainstalować na smartfonie. Aplikacja ta korzysta z aparatu i GPS-u i tak naprawdę prowadzenie badań i dostarczanie obserwacji jest tak proste jak zrobienie zdjęcia. Wystarczy, że wykonają Państwo zdjęcie, mogą je Państwo opatrzyć dodatkowymi informacjami, co jest zawsze cenne. Wgrywają to Państwo do sieci jednym kliknięciem i od teraz identyfikacja tego, co na tym zdjęciu jest, pozostaje w rękach całej społeczności iNaturalist. Jeśli ta identyfikacja, liczba tych zgodnych identyfikacji przekroczy pewien poziom, taka informacja czy taka obserwacja zyskuje poziom naukowy i zostaje automatycznie wgrywana do GBIF-u, co obchodzi to ograniczenie, o którym mówiłem wcześniej. Do tego ta aplikacja na dobrą sprawę umożliwia Państwu również próby identyfikacji tego, co Państwo mają od razu w terenie, ponieważ korzystając z bazy danych zdjęć w ciągu kilku milisekund jest ta aplikacja w stanie Państwu zaproponować całkiem wiarygodne identyfikacje. W każdym razie, jeśli chodzi o częstsze gatunki oraz jeśli chodzi o kraje, w których informacja o bioróżnorodności jest całkiem spora. I to jest naprawdę fantastyczna aplikacja, z której my również w trakcie swojej pracy nie korzystamy, ponieważ umożliwia całkiem fajne myślenie o gromadzeniu danych. Umożliwia uporządkowanie danych i właściwie gromadzenie ich w sposób uporządkowany. Umożliwia tworzenie projektów i dodawanie sobie do nich grup osób, które będą te dane zbierać, a co ważne, po zalogowaniu na portalu mogą Państwo sobie te wszystkie zebrane przez siebie informacje ściągnąć i potem wykorzystywać do własnych analiz. Ta aplikacja jest naprawdę idealna, żeby prowadzić jakieś małe projekty, czy to badawcze, czy inwentaryzacyjne, czy nauki obywatelskie, jak na przykład inwentaryzację ulubionego parku, czy inwentaryzację ulubionej grupy organizmów. A jednocześnie w którymś momencie dane te są przekazywane do GBIF-u i służą już całej społeczności. Proszę Państwa, ta nauka obywatelska jest tak naprawdę bardzo istotnym elementem obecnej nauki. Nie jest już ignorowana. Naukowcy nie patrzą na nią podejrzliwie. Tak naprawdę jest to gigantyczne źródło informacji. Jeśli Państwo spojrzą na statystyki, które zbiory danych dostarczają największej ilości obserwacji w GBIF-ie, to okaże się, że wśród czołowych dostarczycieli są aplikacje, z których korzystają pasjonaci. Tutaj bezwzględnym zwycięzcą jest inna aplikacja stworzona specjalnie dla ptasiarzy, a więc bardzo różnorodnej, bardzo aktywnej grupy, ale iNaturalist też dostarcza wcale niemałej ilości informacji. Więc kończąc już, proszę Państwa, jeszcze mogą Państwo zapytać, po co się w to bawić. Jak wynika z tej mapy, drodzy Państwo, mamy, mimo że jest XXI wiek i dysponujemy tak zaawansowanymi technologiami, wciąż są tutaj białe plamy w obserwacjach. Oczywiście niewielu z Państwa zapewne będzie dane wędrować w głąb kontynentu antarktycznego czy żeglować na środkach oceanów, ale generalnie nawet podczas pobytów wakacyjnych mogą Państwo naprawdę zbierać w łatwy i przyjemny sposób dane i udostępniać je szerokiej społeczności. Po drugie, proszę jeszcze raz przyjrzeć się temu wykresowi. Jak Państwo widzą, ta obecność tych różnych grup organizmów jest bardzo niezbilansowana w sieci GBIF. A jak Państwo pamiętają z pierwszego wykładu, ta różnorodność tkwi tak naprawdę zupełnie gdzie indziej, wśród bakterii chociażby. Tutaj przedstawiam Państwu jeszcze wykres, który pokazuje, dlaczego może się tak dziać. To jest wykres, który na zielono pokazuje grupy organizmów, które są nadreprezentowane w stosunku do liczby gatunków, jakie w tych grupach występują. Natomiast na czerwono grupy, które są niedoreprezentowane w GBIF w stosunku do liczby gatunków, jakie w tych grupach występują. Widać, proszę Państwa, że jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia.
A ta duża ilość obserwacji w tych konkretnych grupach, więc ptaków, czy roślin jedno- i dwuliściennych, czy motyli, wynika po prostu z ich atrakcyjności. Zajmujemy się często pewnymi organizmami dlatego, że nas fascynują albo nam się podobają, a zaniedbujemy zupełnie inne grupy. Zachęcam więc Państwa, aby korzystając nawet z tej aplikacji iNaturalist, spróbowali się Państwo pochylić również nad tymi mniej ukochanymi i brzydszymi grupami zwierząt. Zachęcam więc Państwa do samodzielnej eksploracji sieci GBIF oraz do korzystania z iNaturalist, abyśmy mogli wypełniać wspólnie te wszystkie białe plany. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja wspomnę tylko, za chwilę przejdziemy do pytań. Przypomnę, że te pytania można wpisywać w komentarzach na Facebooku, ale wspomnę, że za minutę rozpoczynają się warsztaty, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi warsztatami, to proszę się tam powolutku już przełączać, bo jest tylko 20 miejsc dla osób, które będą mogły aktywnie uczestniczyć w tych warsztatach. A teraz jeszcze odpowiemy na kilka pytań, które się pojawiły, chociaż chciałam zauważyć, że jest Pan doskonały w przewidywaniu pytań, bo było na przykład pytanie właśnie o to, w jaki sposób my, jako nienaukowcy, możemy się dołączyć do zbierania danych oraz o to, dlaczego ptaków jest najwięcej w bazie. Mhm. To może powtórzymy to odpowiedź na to pytanie? Ptaków jest najwięcej, znaczy tak, ta nadreprezentacja pewnych grup wynika po pierwsze częściowo z tego, że rzeczywiście mamy mnóstwo gatunków ptaków akurat i to nawet tej grupy, jeśli Państwo tam zauważyli, to były tam wróblowate i rzeczywiście po prostu jest najwięcej. Ale przede wszystkim są to organizmy po pierwsze częste, po drugie stosunkowo duże, często ładne, więc to wynika na dobrą sprawę w jeden sposób z ich atrakcyjności, a druga sprawa to to, o czym Państwu jeszcze mówiłem przy okazji nauki obywatelskiej. Gigantyczna ilość danych pochodzi właśnie od ptasiarzy. To jest po prostu tylko i wyłącznie wysiłek obserwacyjny. Fajnie byłoby, gdyby udało się to zmienić w stronę właśnie tych mniej reprezentowanych grup. I jeszcze jest pytanie dotyczące tego, że jeżeli nienaukowiec doda swoje dane, swoje informacje w bazie, to czy one będą jeszcze później weryfikowane przez naukowca? No jest tak, że oczywiście my cały czas mówimy, że nienaukowiec może dodać swoje dane wyłącznie do chociażby tej sieci iNaturalist, prawda? Tam w tej sieci uczestniczą zarówno naukowcy, jak i pasjonaci, więc już na etapie tak naprawdę tego ustalania, czy jakby prawidłowości tej identyfikacji, biorą udział osoby, które się na tym rzeczywiście znają. Później jest to tak naprawdę wszystko zadanie dla całej społeczności. Rzeczywiście są tam pewne błędy, ale GBIF, nawet jeśli ich nie poprawia, to je wytyka. Wiedzą Państwo, jeśli jakaś dana jest w jakiś sposób podejrzana. Tego, czy takich informacji nie dostaną Państwo, jeśli będą Państwo szukać po prostu w wolny sposób w internecie. Świetnie, bardzo dziękujemy za wykład. Dziękuję. Przypomnę tylko, że jeżeli ktoś z Państwa na warsztaty się nie dostał, a zależy Państwu na tym, żeby dowiedzieć się nieco więcej na przykład o tej bazie danych, to udostępniono stronę specjalną stronę internetową, która jest już prawdopodobnie, mam nadzieję, zaraz to sprawdzimy, ale już powinna być na Facebooku w oddzielnym poście dla Państwa udostępniona, więc jeżeli są Państwo zainteresowani, to zachęcamy do tego, żeby tam kliknąć i zobaczyć, co na tej stronie się znajduje. Ta strona będzie udostępniona również po nocy biologów. Oczywiście. To jest właśnie po to, aby Państwo mogli na bieżąco korzystać z tych informacji i rozwijać swoją wiedzę o GBIF-ie i o bioróżnorodności. Więc zachęcamy do aktywności i do sprawdzenia, co na tej stronie się znajduje. A już za chwilkę w tym miejscu pojawi się dr Takao Ishikawa, który opowie nam o szczepionkach mRNA. Więc teraz poprosimy o 2 minutki cierpliwości i za chwilę do Państwa wracamy. Dziękujemy.